No i siemandero, u mnie na Ojomie. Będę musiał kurwa stworzyć najpierw warunki, kurwa, higieniczne, kurwa, żeby mnie, kurwa, tutaj sanepid nie zamknął, kurwa, całego, kurwa, oddziału, kurwa. A więc, kurwa, najpierw kurwa, tak zwana dezynfekcja. Sio, kurwa, sio, dziady, bakteryjne, niedobre. No i kurwa, co dzisiaj będzie, kurwa, nie? Ostatnimi czasy siemandero to same, kurwa, grube, kurwa, ryby, kurwa, się, kurwa, leczyły. Mówię tutaj o skrzyniach biegów. To by pomyślał, może by kurwa pomyślał, że kurwa siemandero kurwa tylko uderza, kurczę, w elitę. Nic bardziej omylonego. Jest też i kurwa klientela kurwa z tak zwanych dołów społecznych. Proszę bardzo, kurwa. Nie jest kurwa może kurwa coś bardzo spektakularnego jak skrzynia biegów, no ale kurwa jest. I co my tutaj kurwa mamy? No i tak jak wydać kurwa, no. Towar, kurczę, no nie jest kurwa pierwszej młodości, kurwa, jak widać, kurwa, po amputacjach. Nawet mu, kurwa, amputowali, kurwa, kabel. W tym miejscu pozdrawiam Krzynol Garaż. Właśnie od niego, kurwa, dostałem, kurwa, tego kurwa, tutaj delikwenta, kurwa, po amputacjach. Nie ma części dolnej, kurwa, sam tułów. I łepetynka też, kurwa, troszeczkę uszkodzona. Także co, nie będę przeciągał, kurwa, rozbieramy kurwa, klienta, patrzymy co ma tam w środku kurwa, i będziemy kurwa, oceniać, kurwa, czy to się jeszcze do czego nada, czy też nie. Opisuję co będę robił, kurwa, dla słabszych kurwa, z nerwami kurwa, takimi, kurwa, no wiadomo, że kurwa, może kurwa, tam komuś nie odpowiadać, kurwa, jak się otworzy czerep, nie? I się wywali mu kurwa, na wierzch mózg, że tam kurwa, może być jakieś krwawienie albo coś takiego. To od razu mówię, będę mówił. Będę trepanację czachy robił, kurwa, no to wtedy powiem, kurwa, że ci, co mają słabsze nerwy, słabsze żołądki, niech oczy przymkną. Także co, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko dziada, kurwa, wziąć i co? Tak jest, rozpierdolić. No i dobra. Leczenie rozpoczniemy, kurwa, od wykręcania śrubeczek, jak zresztą zwykle, kurwa, tutaj jest ich troszeczkę. Może najpierw weźmiemy kurwa tą śrubeczkę, wykręcimy, o, no właśnie tą, tutaj u góry. Tak zwany kurwa kluczyk imbusowy. Allen key. Albo imbraco, jak kto woli. Zależy kto z jakiego kurwa rejonu Europy pochodzi. No i tak, wykręcimy, prawdopodobnie ósemka kurwa śrubeczka. Nie nastręcza żadnych problemików, kurwa tutaj ręcznie idzie. Nawet nie trzeba używać kurwa tutaj klucza kurwa jakiegoś tam większego. Nawet ręcznie kurwa pójdzie, o proszę bardzo. Także rozkręcamy. Oddzielamy kurczę tułów od głowy. Kto ma słabsze nerwy, niech nie patrzy. Kurwa, będę to długo kręcił jeszcze? No i właśnie. Oj, coś mi się wydaje, że było lepiej, to o. I proszę, o, nerwy są jeszcze, nerwy. No i bardzo dobrze. No i dobra, teraz chwila koła przerwy technicznej. Muszę znaleźć odpowiedni koła wkrętak, kurwa, na automat do wykręcania śrubek. No i otwieramy klienta, kurwa. Tutaj widzę śrubeczkę, kurwa. No, niewątpliwie trzeba ją tutaj wziąć od razu, rozkręcić i śrubeczka do śrubeczki, bo jak wiadomo, kurwa, 1000 kg śrubeczek to jest tona. Ale mnie się powiedziało. A dlaczego to się po prostu zadziałać, kurwa, tak zwaną siłą brutalną? Nie, idzie. Dobra, tutaj wyszło. Tutaj jest noga, proteza. Proteza. Proteza odjęta. Dobra. A co my tutaj dalej mamy? No i proszę, cały układ kurwa, sterowania nerwowego został wyseparowany w sposób profesjonalny przez siemandero. Wiadomo. A tu mi się kurwa pomyliło, kurwa, tu plasticzek. No i co? Rozkręcamy śrubeczki. Śrubeczka po śrubeczce. Nie nastręcza to żadnych problemików. Te całe kurcze tutaj separowanie. Kabelki wywalamy. Niepotrzebne kurwa plastyczki kurwa przetniemy. O, proszę bardzo. Coś mnie to kurczę tutaj za bardzo nie idzie, kurwa ta cała tutaj diagnostyka medyczna. Ale pomału wszystko się kurczę wywali. O, proszę bardzo. Jeszcze kabeleczek, pyk, smyk, wywalony. No i zostały kurwa to kabelki, które idą do góry. Tutaj nie będziemy się pitolić z tym. Ciapu. Ciapu, ciapu, ciapu. I
I ciapu. O. I cały przeszczep, kurczę. O, proszę bardzo, odchodzi. Tu jeszcze śrubeczka. Śrubeczkę wyciągniemy też, bo widzę, że z nierdzewki. Także śrubeczka do śrubeczki. Plasticzek do plasticzka. No i chyba zostało co? Czerepek. Czerepek. Tutaj chyba widzę, kurczę, jest jakiś chyba śrubek od góry zabezpieczony. Myśleli, że nie zauważę. Otwieraj się, dziadu. Tak, 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 dawaj go tu, o, o właśnie. I już odkręcamy. Śrubeczka wykręcona. Dyzek, kurczę, rozumiesz, też będzie chyba tutaj do wykręcenia, jak nie mam. Tutaj ten za krótki. Nie. Dyzek tylko kula wkładany. No i dobra, i ściągamy z niego. O, proszę bardzo, ale przykurzony, kurczę, ale widzę, kurwa, pozytywny aspekt całej tej tutaj rozbiórki, która jest trochę żelaza. Wezmę go najpierw, odkurzę trochę, bo nie widać, kurczę, za tych śmieci, kurwa, co ja tutaj mam. No i dobra, odczyściłem trochę, kurwa, tego gadzinę z nalotu, kurwa, 20-letniego. Teraz odkręcimy mu śrubeczkę. I ściągniemy kła śmigiełka, a niech kła tutaj nie szaleje. Kła, no. Proszę bardzo. Puszczaj, puszczaj cholero. O, proszę bardzo. No, dawaj. Dobra. I proszę bardzo. Śmigiełka takie kruche, kła, że normalnie w łapach się kruszą. Ze starości. Bidula, kurwa, dziaduś. Wiecie, dziaduś zrobił. No i dobra, i co? Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko jeszcze tu odkręcić, kła, i silnik zwalić, kła. Może się uda. Także odkręcamy gadzinę. Od obudowy metalowej, bardzo dobrze, kolejny aspekt, very good. No i odkręcamy koła silnik cały, kurczę, od reszty plasticzków, co też niewątpliwie, czy nie? Śrubek za śrubką i wszystko da radę się na wierzchu. No i proszę bardzo, plastik do plastiku. Tutaj będzie już, kurczę, tylko śrubeczki. Silniczek, kurwa, na wierzchu. O! O! O, aluminium jeszcze będzie do odzyskania. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, bardzo mocno cieszy mnie to. O, i tutaj, o! Jak nie mam, będzie mieć trochę. Także ją odzyskamy w całości. No i jeszcze tutaj śrubeczki. Śrubeczki wszystkie wypierdolniemy i będzie, kurczę, wszystko rozpierdolniemy. Na drobny macz. O, kurwa, jakiś kład trzyma dziadyga, niedobry. O, no i tutaj już mamy czyste aluminium. A tutaj się jeszcze coś trzyma. Także separujemy. Wracamy zaraz na antenę. No i tak, separujemy dalszą część przeszczepów. Niewątpliwie idzie to tak całkiem niczego sobie. O. Tutaj będziemy musieli chyba zapodać mu tak zwany delikatny masażyk. O. I tutaj mamy już chyba prawdopodobnie czyste aluminium. Ale nie jestem pewny. O kurwa, nie. O kurwa. Także tu jeszcze coś jest, kurwa. Byłaś, dziadu. A! Wyciągnąłem dziada stalowego do żelaza. A tutaj już mam prawdopodobnie czyste aluminium. Czyste aluminium. O, tutaj widzę też, kurwa, kawał dziada stalowego. Byłaś, dziadu. O, proszę bardzo. Wyszła kulka. Nie wiem, czy mosiąc. Zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie będzie mosiąc. Żelazo do żelaza. I tutaj już mamy czyste aluminium. Proszę bardzo. Śrubeczki do śrubeczki. Wiadomo, stal do stali. No i tu jeszcze aparaturka została jakaś. Niewątpliwa. Co? Separujemy. Miejmy nadzieję, że się uda bezproblemowo. Albo się uda, albo nie uda.
tutaj kurwa jakieś tam kurwa. Nie za bardzo chce się kurwa tutaj poddać to. Ale śrubka jedna, śrubka druga i wywalamy kurwa plastyczek. To jest co? Plastyczek też. No a tutaj mamy co? Aluminium. Czyli tutaj zaraz tego dziada też rozseperuje. Aluminium, a tutaj kurwa kabeleczki. No i co? Praktycznie rzecz biorąc, kurwa, zostało mi tylko wyseparować kurwa miedziuszkę, kurwa. Rudą, wiadomo. Jak zardzewiały dach, to piwnica mokra. No i co? I będziemy ważyć, kurwa, ile my tutaj tego, tej dobroci tutaj zarobili. Także na razie. No i tak jak widać, wszystko zostało wyseparowane, prawie wszystko zaznaczam, prawie. Tam jest, kurczę, tam jest o żelazo, tam jest aluminium, a tu jest jeszcze, kurczę, żelazo i miedziuszka. A więc teraz zaznaczam, kto ma słabsze nerwy, będzie izolowany, kurwa, tak zwane uzdwojenia, kurwa, mózgowe. Płat potyliczny. Jak kto ma słabsze nerwy, niech zamknie oczy, kurczę, i wyłączy, kurwa, kamerę. Czy tam, kurwa, laptopa. Także separujemy, dziadygie. W tym celu należy trochę kamerę moją obniżyć, żeby było widoczne wszystko, kurczę, jak na dłoni. No i separujemy. No i proszę bardzo, płat potyliczny odseparowany. Całe szczęście, że miedziuszka. Tutaj reszta została jeszcze w tym, ale to zaraz wymasujemy, jak nie mam. Bezproblemowo. Tylko wezmę młotek. No i co? Separujemy. Nie wiem, czy się uda. Może się nie uda. Chyba się nie uda. Muszę mi przynieść tak zwany, kurczę, stół do masaży, kurwa. I wtedy rozpocząć masowanie jeszcze raz. Także przerwa techniczna. No i jak widać, tu stół do masaży przyniesiony, kurwa. Także rozpoczynamy masaż. Tak zwany punktowy. Widać, że to, kurczę, pacjentowi się bardzo podoba. Taki, kurwa, masażydło. Odpuszcza, nie walczy. Nie jest spięty. No i dobra. I chyba będzie, kurwa, już, kurwa, wyciągiwane wszystko. O. Także, proszę bardzo, cała miedziuszka wywalona. Cała miedziuszka wywalona. Trochę ją tylko jeszcze poczyszczę. I co? I ważymy, dziadygę. Także spotykamy się na ważeniu. No i tak, separacja zakończona. Rzekłbym, kurwa, że zarobek, kurwa, nie powala, czyli, kurwa, jaj nie urywa. No i tak, tutaj mamy żelazeło, kurwa, o, proszę bardzo. Oczywiście tutaj do tego żelazeła doliczyłem, kurwa, też i te aluminium ze stalą zmieszane, ale to będę te aluminium odzyskiwał jeszcze. No i tutaj mamy, kurwa, miedziuszkę. No i tutaj aluminium. A jak to wygląda na papierze? Ano wygląda to w ten sposób, że miedziuszki mamy 0,27 grama, czyli dało 7 zł 83 grosze. Aluminium było 0,24, dało 1 zł 36 groszy. No i stal, tak zwana cienka, czyli cienki bolek, dało, było tego wszystkiego kilo 56, a więc dało złoty 56. No i razem za tego całego wariata, znaczy wentylatora, 10 zł 75 groszy. Także jeżeli filmik się podobał z destrukcji, kurwa, tego, kurwa, tutaj kolegi, kurwa, po amputacjach, dajcie palucha w górę, dajcie suba, no i co? No i siemandero do następnego klienta, kurwa, na Ojomie, u siemandero. Na razie, ha.